Czołem Wielkiej Polsce. Dzisiaj tak nietypowo o zdobyczach cywilizacji łacińskiej. A w ogóle czym jest cywilizacja? To już nieraz mówiłem. Jest to metoda zorganizowania społecznego. No i my, jako łacinnicy, to mamy tego ducha rzymskiego prawa, greckiej nauki i filozofii i Ewangelii. I co jest takiego ważnego? Myśmy wszyscy, cały świat, łaciński, ale i nie tylko łaciński, to nie mógł się ktoś nazywać jakąś inteligencją, kto nie znał jednego języka. Jednego wspólnego dla świata chrześcijańskiego, dla chrześcijaństwa, dla katolicyzmu, język łaciński. Jest to potężna zdobycz cywilizacyjna, do której Polskę dopuszczono przy chrzcie Polski. Po czym był chrzest Polski? To przyjęcie nas w krąg kultury zachodniej i łacińskiej, i tą największą zdobyczą, jaką myśmy otrzymali, to alfabet łaciński. To był właśnie ten chrzest, że myśmy mogli korzystać z całego dorobku wiedzy, ze wszystkich ksiąg świata zachodniego. To nas kształtowało, właśnie alfabet. To coś, coś, co pozwalało nam czytać książki, a wiadomo, że i Cesarstwo Rzymskie to brało i kopiowało różne rzeczy, i pisma, papirusy różne. Stąd my wiemy o świecie dawnym właśnie z ich dokumentów, z ich jakby kopii, ze wszystkiego. Coś, co było rzeczą naturalną. Rzym jako cesarstwo zdobywcze, które jak podporządkowało sobie państwa, to dawało im kilka rzeczy. Prawo. Pierwsze to robili na podbitych terenach, to dawali pracę ludziom i organizowali roboty, żeby ludzie mieli możliwość pracowania. No i dawali kulturę, dawali wszystko. Nie wtrącali się w prywatne, jakby takie lokalne rzeczy kulturowe, pozwalali kulturę mieć różną, ale cywilizację nieśli szeroko. Pojęcie cywilizacji jest szerokie. My jesteśmy jako łacinnicy też zobowiązani do bycia elitą. To my, to ten duch łaciński jest duchem wolnościowym i jako łacinnicy wysoce sobie cenimy wolność i wolność też intelektualną. Do poznawania różnych rzeczy. Nasza cywilizacja nie jest cywilizacją sakralną, tak jak żydowska. No nie jest to ta tyrania, to jednowładztwo, jakie w przypadku cywilizacji turańskiej, no a bizantyjska cywilizacja, czyli niemiecka głównie, no to jest przerost litery prawa nad ducha prawa. Ale my, jako łacinnicy, mamy ducha łaciny. Dzisiaj taki może inny odcinek, ale z lokowanym produktem. Tu on jest, już go pokazuję. W czym rzecz? Bo mając język polski bardzo bogaty, z różnymi nazwami, które my historycznie rozumiemy, na przykład co to znaczy ocyganić, oszwabić, judzić, obrzydzać, brzydki, obrzydliwy. My mamy różne takie pojęcia, które są typowe dla nas. I my wiemy, o co chodzi. Tak jak jest słowo parch, które wiadomo, czy zahakmęcić.
No nie, to też znane określenie. No, wiemy skąd to jest, ale my mamy też drugi język, który nas wpisał w kulturę i świat łaciński. I ktoś powie, no tak, i pójdzie na mszę trydencką, no nic z tego nie rozumie. No to jest rozwiązanie. My jako łacinicy mamy obowiązek ciągnąć w górę. I to jest ten personalne podejście, że każdy idzie w górę, ale też innych ciągnie. I żeby nie upadać i nie obniżać swojego poziomu, no to rozwiązaniem tego problemu, jak ktoś idzie na mszę trydencką, łacińską, no to są różne ryty, no nie, ale msza przedsoborowa, msza święta przedsoborowa, która stanowi o też kulturze polskiej, bo z tym jest związana kultura polska, z mszą świętą, po łacinie. No ale żeby wyrozumieć, co się na takiej mszy świętej dzieje i w ogóle w liturgii, no to ja polecam jedną rzecz. Ciągnijmy w górę i tu, żeby pomóc sobie, jest, o proszę bardzo, podręcznik łaciny kościelnej. O, taka okładka z tyłu też, proszę bardzo. No i to jest podręcznik, gdzie można tej łaciny się nauczyć. Jako spadkobiercy Rzymu, potęgi Rzymu, to chcielibyśmy właśnie tą potęgę rozwijać. My mamy być potężni. Naszą bronią jest też łacina. Żydzi to nagminnie zaczęli się uczyć hebrajskiego, chociaż to nie jest ich język, oni z hebrajskim nie mają nic wspólnego, bo Żydzi to powstali po Chrystusie jako przeciwnicy Boga. Oni tam różnymi językami, dialektami mówili, no nie, ale takim najbardziej znanym językiem żydowskim to jest jidysz. To jest taka mieszanina głównie niemieckiego, no z różnymi naleciałościami innych języków. No i język jidysz, o to jest śmieszne, jak to pod Stalingradem generał Żukow, jak pobił wojska niemieckie, to przyjechali tłumacze niemieckiego do tych jeńców. A ci rozkładają ręce i mówią, przecież oni nie mówią po niemiecku, tylko to jest język żydowski, jidysz, no nie? No to jak się Żydzi potrafią współcześnie uczyć hebrajskiego, jakby na nowo, bo oni chcą udowodnić, że mają coś wspólnego z Hebrajczykami, ale to nie tylko z Hebrajczykami, to raczej z Judajczykami i stąd w języku polskim się słowo pojawiło Żyd z francuskiego Żydę, czyli Judajczyk. No, Pan Jezus to mówił językiem aramejskim. Jest to język, którym do tej pory mówią w Syrii w Aleppo. Dlatego ten świat protestancki, żydowski zwalcza właśnie Syryjczyków. Aleppo zburzyli, no bo to tam jest język Pana Jezusa. No i tak to wygląda. Uczmy się łaciny, bo warto. Podręcznik uważam, że świetny. Pod filmem będzie link w komentarzu, gdzie to można nabyć, gdzie to można kupić, a warto. I warto zainwestować w siebie i w innych i zacząć sobie, nawet żeby zrozumieć o mszy świętej, jak jest skonstruowana, co i dlaczego, warto to sobie przeczytać, pouczyć się, uczyć słówek, bo i słownik tu jest, no wszystko. Bardzo, bardzo dobra rzecz, którą polecam. Artur Catolo, podręcznik łaciny kościelnej. Sursum corda, w górę morda, ciągnijmy w górę, nigdy w dół. Czołem wielkiej Polsce.